Witam wszystkich. Z uwagi, że jest duże zainteresowanie tym tematem, postanowiłem tutaj nakręcić serię filmów, na których pokażę Wam, jak to wszystko zostanie zrobione. Jak grać tutaj system Raspbian na mini komputerek zwany Raspberry Pi, jak grać interfejs do Moticza, na którym po prostu wszystko będziemy to robili. Tutaj chciałem Wam przedstawić na początku, co trzeba mieć, żeby to wszystko zrobić na początek. Tutaj przedstawię Wam, to jest taki mini komputer, jest to mini komputer zwany Raspberry Pi, to jest model akurat w tej mojej ręce 3. To jest oczywiście wyższy model, czwórka, on się dużo nie różni, jest takiej samej wielkości, tylko po prostu ma więcej, rozbudowany jest, no po prostu lepszy. Potem pokażę tutaj na screenie, który Wam pokazuję. Ale do naszych tutaj prac w zupełności wystarczy. Co jeszcze trzeba mieć? Trzeba mieć taką kartę microSD. Ja tylko zakopiłem nową, ale ja tu mam taką starą, wyciągniętą. Tutaj na tą kartę po prostu sobie wgrywamy cały ten system bez zmiana. Tutaj mam akurat 16 GB, w zupełności wystarczy na początek do takich celów monitorowania. Oczywiście można by dać większą. Dla bardziej zwanych użytkowników polecam zakupić sobie tutaj dysk SSD. Wiadomo, szybszy, lepszy. Nie będę tutaj tłumaczył dlaczego, każdy chyba wie o co chodzi. Tutaj on naprawdę jest polecany, jeżeli chcemy sobie tutaj postawić nie tylko jakiś tam monitoring, ale jakieś tam zaawansowane funkcje, to naprawdę polecam już sobie kupić coś bardziej szybszego, które po prostu nam przyspieszą pracę. No i będzie lepiej to pracowało. Dobra, jeszcze chciałbym Wam przedstawić tutaj taką budowę, z tego względu, że ta karta, ten mini komputer po prostu on jest narażony na jakieś tam rzeczy mechaniczne i po prostu zabezpieczyć tą kartę przed jakimiś mechanicznymi tutaj uszkodzeniami. No, dlatego warto sobie tam, nie wiem, zapłacić kilka złotych i kupić taką sobie plastikową budowę. To tyle, co trzeba na początek, także teraz pokażę Wam wszystko tutaj, konfiguruję, zgrywa, przyjdziemy na laptopa i będziemy to wszystko tutaj uruchamiać. Także zapraszam na laptopa. Na laptopie to Wam wszystko pokażę, jak to zrobić, po kolei będę to Wam przedstawiał. Wiadomo, w pierwszej kolejności musimy sformatować swoją kartę. Okej, karta już jest przygotowana do pracy, także w następnej kolejności będziemy ściągać sobie tutaj system operacyjny Raspbiana i program do wgrywania razów, także też Wam to pokażę, jak to się robi. Dobra, następnym etapem jest ściągnięcie programu do zgrywania obrazów na kartę SD. Taki program się nazywa Balena Etcher. W wyszukiwarkę wpisujemy Balena. To jest właśnie ten program Balena Etcher. Tutaj sobie ściągamy już najnowszą wersję, oczywiście pod Windowsa. Ja już sobie ściągnąłem ten program, także nie będę go sobie ściągał, po prostu przejdę do etapu odpalania go. Zanim przystąpimy do otwierania programu do zgrywania obrazu na kartę SD, musimy sobie ściągnąć tutaj obraz systemowy Raspbiana. Ściągnąć tutaj tego Raspbiana, trzeba po prostu wejść na stronę producenta i po prostu go ściągnąć. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Przechodzimy na software. Tu mamy trzy obrazy do naszej Raspberry Pi. One pasują wszystkie do wszystkich modeli, od 1 do 4. Na dole mamy okrojoną wersję, na górze mamy już najbogatszą wersję z rekomendowanymi software'ami. I ściągamy sobie. Ok, jak już
pościągaliśmy sobie potrzebne tutaj obrazy, przychodzimy do Balleny, otwieramy program, takie coś powinniśmy sobie tutaj ściągnąć. Po graniu tutaj wybieramy sobie obraz, który chcemy zanotować, w tym przypadku będzie nasz Raspbian. Wybieramy sobie. To jest ten obraz. Otwieramy. Widać, że nam się tutaj już wbrał. Następnym etapem jest wybranie sobie karty. Możemy sobie zmienić, oczywiście pamiętajmy, żebyśmy sobie nie skasowali jakiejś swojej partycji. Tu jest karta 16 GB, także ona w sumie automatycznie to wykrywa, ale lepiej sobie sprawdzić przed wykonaniem tej operacji, bo możemy sobie po prostu wszystkie dane sformatować, bo ten program po prostu formatuje, a potem wkrywa już całkowity obraz na tą kartę. Klikamy Continue. Już rozpoczynamy wydawanie naszego obrazu na naszą kartę. Jak widzicie, wszystko przebiegło sprawnie. Cały obraz się wbrał na kartę, także przystępujemy do następnego etapu, czyli wsadzenie karty do Raspberry Pi i wgranie do Modlicza. Dobra, po wsadzeniu karty SD do Maniny odpalamy ją. Oczywiście trzeba zaopatrzyć się tutaj w klawiaturę jakąś i myszkę, bo po prostu będziemy musieli na początku ją troszeczkę skonfigurować. Po załadowaniu się systemu będzie nam się pytał o język, zmianę języka, zmianę lokalizacji. Możemy sobie ją później zupdate'ować, ale na początku będziemy musieli zrobić pewne zmiany. Wam pokażę, jakie zmiany trzeba zrobić, żeby po prostu się włączyć po tym zdaniu przy sieci. Wchodzimy sobie tutaj w konfigurację Maniny. Standardowo musimy tutaj zmienić sobie hasło. Lepiej sobie pisać Pi. OK. Hasło jest zmienione. To jest potrzeba potem, żeby po prostu łączyć się zdanie i bez tego hasła po prostu się z nią nie połączymy. Następną sprawą tutaj sobie możemy zmienić tutaj rozdzielczość. I tu jest bardzo ważna sprawa w tej zakładce interfejs, żeby po wszystkie tutaj te rzeczy jak kamera, SSH, FANC, server, SPI i te różne inne porty po prostu sobie poprzełączyć na Enable, czyli żeby było obsługiwane. Następnie tutaj to już tego nie musimy robić. To się to już jest wszystko, co trzeba będzie po prostu zrobić przed połączeniem się już z Maniną zdanie. Jeżeli to zrobimy, najważniejszą sprawą jest tutaj, żeby tutaj ten FANC był tutaj aktywny. Po zatwierdzeniu tych zmian pojawi się tutaj taka ikona, to jest po prostu nasz FANC serwer, z którym będziemy zdalnie tutaj połączyć się z Maniną. Oczywiście tu przez ten IP. IP można sobie tu sprawdzić też tutaj sobie najeżdżając kursorem. I przez ten IP będziemy się łączyć przez program FANC Viewer, do którego będziemy musieli po prostu sobie doinstalować do naszych tutaj potrzeb. Ja później pokażę, jak to zrobić. Dobra, zamykamy to wszystko. W tej chwili jest to na razie niepotrzebne. Wystartujemy. Dobra, po restarcie winna się układać właśnie ta ikonka. To oznacza, że po prostu wszystko przebiegło pomyślnie i możemy już sobie w tej chwili łączyć się z naszą linią przez naszą sieć. Także pokażę Wam, jak to się robi. Dobra, teraz, żeby się teraz połączyć z Maliną, potrzebujemy jednego programu, który się nazywa FANC Viewer, który będzie nam tutaj pomagał do połączenia się zdalnie z Maliną bez żadnych kart, bez żadnego monitora, myszy. Będziemy to robili po prostu za pomocą sieci z każdego punktu, czy to z laptopa, telefonu, tabletu, czy innego urządzenia. Teraz Wam pokażę, skąd to ściągać. Tak, tutaj mamy wszystkie, widzicie.
gdzie z każdego systemu możemy sobie ściągnąć tutaj taki programik, czy to na Windowsa, na Maca, na Linuxa, na Raspberry, na Androida. Także widzicie, że jest tutaj duży wybór. Oczywiście ja też się ściągam na Windowsa, ja już tego tutaj ściągnąłem, także nie będę tego robił. Przejdę od razu do tego programu i otworzę i pokażę Wam, jak się to dalej robi. Dobra, ja już sobie ten programik tutaj ściągnąłem, jak widzicie, zalogowałem się, odpaliłem go. Teraz wystarczy go uruchomić. Tworzymy nowe połączenie. Tu wpisujemy adres IP. Możemy sobie nazwać się Marina. Stwierdzamy. Się łączymy. Klikamy. Username IP. Password to samo. Zaznaczamy sobie opcję, żeby pamiętało nasze tutaj dane przy następnym logowaniu. Wciskamy OK. Jak widzicie, mamy malinkę połączoną do sieci bez żadnych kabli. Tu możemy sobie wszystko już zrobić, co chcemy. Następnym etapem będzie wgranie tutaj do Motycza. Dobra, już mamy wszystko tu porobione. Przystępujemy do instalowania domotnicza. Wchodzimy tutaj do okna terminala, wpisujemy taką komendę. Komenda oczywiście będzie pod filmikiem. Każdy sobie może tutaj wkleić. I zaczynamy. Przechodzimy do dalszych etapów instalacji. Wciskamy OK. Wybieramy HTTP. Pod wybieramy, jaki chcemy. Ustawimy 8080. OK. Pod HTTP jest 443. Ustawiamy tak. I taki będzie folder naszego domotnicza. Ustawiamy tak. I lecimy dalej. Wygląda nasz adres, na który będziemy się w przyszłości łączyć poprzez przeglądarkę internetową, czyli adres IP. Także wciskamy OK. Kopiujemy sobie adres. Zamykamy okno. Przeglądamy przeglądarkę. Sobie IP. I mamy naszego domotnicza. Na początku musimy zrobić w sumie takie podstawowe rzeczy, jak na przykład sobie zmienić język, jak ktoś potrzebuje, i ustawić sobie lokalizację, żeby domotnicz po prostu sobie pobierał dane tutaj schodu słońca i różnego rodzaju rzeczy. Także przechodzimy tutaj na początku na ustawienia. Zmieniamy sobie język na polski. Dodajemy. Mamy już wszystko po polsku, jeżeli ktoś tak lubi. Następną rzeczą przechodzimy w ustawienie jeszcze raz. Tu, żeby domocić, czy znaleźć naszą lokalizację, przyciskamy sobie tutaj przycisk. Wpisujemy. Ok, tutaj mamy lokalizację. Zmiany. Automatycznie tutaj nam się zmieni wszystkie tutaj dane. Tak na szybko, żeby sobie sprawdzić, czy wszystko ok jest, możemy sobie dodać pierwszy nasz tutaj czujnik. Wybierzemy sobie czujnik tutaj z maliny. On ma trochę tutaj tych czujników. Zrobimy go malina. Typ czujnika motherboard sensor. Musimy sobie wybrać
się, jest ich coraz więcej. Powinno być chyba, jak dobrze pamiętam, 6. Dobra, czujniki się wszystkie załadowały, jak widzicie, wszystko fajnie pracuje, żeby tutaj dodać się na pulpit, bo na razie na pulpicie nic tutaj nie mamy. Musimy sobie tutaj wejść w urządzenia i odznaczyć te zielone strzałeczki. Tutaj nie ma, ale jeszcze jedną sprawę musimy sobie zrobić. Zaznaczyć tutaj te gwiazdki. To oznacza, że one będą przeniesione na pulpit. Także temperatura też jest jedna. Pogoda. Przełączniki nie mamy. No i powinniśmy mieć wszystkie tutaj na pulpicie. Także jak widzicie, mamy wszystko na pulpicie. Wiadomo, grafy są otwierane. Na razie ich nie ma, bo wiadomo, są dopiero dodane. Także to tyle na ten temat. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Na początku, wiadomo, to jest pierwszy filmik, który dla niektórych może jest już znany, może dla niektórych jeszcze nie i może pomóc. Oczywiście będzie seria tych filmów. Będę pokazywał, jak się dodaje różnego rodzaju czujniki. Będę zaczynał od dodania w pierwszej kolejności. Będę dodawał moduł ESP826. No i do tego modułu poszczególne czujniki i po kolei, jak to wszystko się robi, jak się konfiguruje, to jak się dodaje. Także warto oglądać ten kanał, bo na pewno będzie w przyszłości wiele, wiele ciekawych filmów. Przy okazji chciałem wam przedstawić dwie moje grupy na Facebooku. Jedna grupa to jest Pompa Ciepła, jak zrobić. Tu właśnie się wysuwa. Następną grupą jest Pompa Ciepła, sterowanie i monitoring open source. Jest to poświęcona grupa właśnie temu projektowi. Warto tam zajrzeć, jest dużo tam informacji. Także polecam, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!